Zastraszanie. Dziennikarze zauważają, że istnieje prawdopodobieństwo pozostania części rosyjskich żołnierzy na Białorusi. Niepokoi to amerykańskich wojskowych, zwłaszcza, że Kreml ostatnio odtworzył siły ofensywne. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, wyjaśnia, że zainteresowanie zagranicznej prasy działaniem Kremla to sygnał dla Polski. Oznacza to, że problemy na wschodniej flance NATO zostały dostrzeżone. Im więcej będziemy mówić, opinia światowa, im więcej się o tym dowie, tym będzie musiał się trzymać bardziej na baczności. Po wszystkich zachowaniach, czy to wobec pasażerskich samolotów, a także amerykańskich, wobec amerykańskich okrętów wojennych na Bałtyku, czy na Morzu Śródziemnym. No to właśnie, kto tu cham? No to właśnie, kto tu cham? Państwo zobaczą, co to znaczy manipulacja, przecież ruskie kłamcy to chyba się specjalizują w manipulacji. Że za chamstwo amerykańskie. Ameryka musi, a ty musisz. Zestrzeliwać? Oni się, musisz atakować tę Ukrainę, musisz prowadzić wojnę. Przecież Putin nie musi, a jednak. Co to znaczy dziki naród? Mówili kiedyś, że ta ruska kultura to jest taka niewartościowa, niepełnowartościowa. Wojna ciągle wiesz u tego Putina. Przewroty ciągle wiesz. Radio to kafem, eurokończy towar, baby, lunch, tłumek, prawda?